W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Rozpoczynamy drogę światła. Pierwsze spotkanie, pierwsza stacja. Spotkanie Zmartwychwstałego ze swoją Matką. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Usłyszeliśmy fragment z Dziejów Apostolskich. Była tam Matka. Matka obecna we wspólnocie. Spotkanie Matki i Syna w tajemnicy Zmartwychwstania. Wiemy, że nie znajdziemy tego w Piśmie Świętym. Święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach ignacjańskich napisał: Zmartwychwstały Pan ukazał się dziewicy Maryi. Choć nie mówię o tym Pismo Święte, to należy uważać tę prawdę za wypowiedzianą wobec faktu, że opowiedziano o Jego ukazaniu się tylu innym. Tą intuicję Loyoli podjął Jan Paweł II w katechezach maryjnych. Oczekiwanie, które wypełniło Wielką Sobotę, jest jednym z najwznioślejszych momentów, pisał papież, w dziejach wiary Matki Bożej. W ciemnościach spowijających wszechświat zawierza się ona całkowicie Bogu życia i rozważając słowa Syna z nadzieją czeka na pełną realizację boskich obietnic. Papież odpowiada na wątpliwość, która może być w naszych sercach. Dlaczego tego faktu nie odnotowano w Nowym Testamencie? Dlaczego tego nie zapisali ewangeliści? Czyż Najświętsza Maryja Panna obecna w pierwszej wspólnocie uczniów mogła być wyłączona z grona tych, którzy spotkali Jego boskiego Syna skrzeszonego z martwych? Pyta papież. I odpowiada. Istnieją wszelkie powody, by przypuszczać, iż Matka była pierwszą osobą, której zmartwychwstały Jezus się ukazał. Matka spotkała Syna Zmartwychwstałego, bo ona jest obrazem, ikoną, wzorem Kościoła, który oczekuje na Zmartwychwstałego i spotyka Go razem z grupą uczniów w czasie wielkanocnych objawień. Dlatego słusznie wydaje się przekonanie i świętego Ignacego, i świętego Jana Pawła II, i wielu chyba z nas, iż zetknęła się ona osobiście ze zmartwychwstałym Synem, przez co mogła mieć pełny udział w radości paschalnej. Dzisiaj kult tego spotkania podejmują ojcowie franciszkanie w kaplicy Grobu Pańskiego, właśnie w Jerozolimie. W okresie wielkanocnym wspólnota chrześcijańska zwraca się do Matki: Królowo Nieba, wesel się, Alleluja. I my prośmy dzisiaj, prośmy Matkę Najświętszą, aby rozpalała w naszych sercach radość wielkanocną. Alleluja, wznieś pod niebo głos,
Pan dał słowa moc. Alleluja, alleluja. Wznieś pod niebo głos. Pan dał chleba moc. Alleluja, alleluja. Wznieś pod niebo głos. Pan dał chleba moc. Alleluja.